Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Paczol i mamy dwa nowe skiny, na które chyba czekaliśmy wszyscy, bo to są dwa klauny. I są super, serio. Obydwa skiny są za 1500, mają backblingi i mają zmianę stylu. Jest Peekaboo i Night Night, Nite, nie wiem jak to się nazywa, ale... Sztos, serio, babeczka jest sztosem totalnym, pokażę wam teraz tutaj. Jest backblingiem takiego balonowego autobusu z balonem. Czyli jak nasz autobusik, tylko w motywie balonowym. I jeżeli chodzi o samą babeczkę, wygląda świetnie. Jeżeli chodzi o zmianę stylu u niej, to już będzie troszeczkę gorzej, ale zaraz wam to pokażę. Jeżeli chodzi o faceta, może być. Te włosy też są spoko, może być. Jeżeli wam się podobają bardziej skiny męskie niż damskie, to jest lepszy. Ja wolę babeczkę. Ja wolę babeczkę i do tego mamy Garizona. Garizon jest to skin za 800, który już był troszeczkę wcześniej, ale był chyba tylko raz jak do tej pory. I to jest skin fajny za 800 V-dolców. I dzisiaj ze mną będzie Young Mickey, którego uwielbiacie, i Czacha, którego też uwielbiacie, więc... Oni wam zaprezentują skiny. Ja zaprezentuję wam faceta. Night Night, Nite Nite. Nie wiem jak to się czyta. Zaprezentuję wam tego faceta i... Dlatego, że w sumie zawsze prezentuję skiny babek. Nie wiem czemu. Ale dzisiaj zaprezentuję wam faceta. Young Mickey zaprezentuje wam babeczkę. A Czacha wam zaprezentuje Garizona. I będzie porówno. Każdy zaprezentuje coś swojego. Więc zapraszam was do odcinka. Na sam koniec będą backblingi. Miały być w jednym odcinku, więc będą. Więc zapraszam was do obejrzenia całego odcinka. Naprawdę zostawcie suba, bo lecimy po 100 tysięcy, które będą już niedługo. Mamy już prawie 90 tysięcy. To jest naprawdę... Dla mnie to jest niebywałe. Naprawdę jestem mega, mega z was dumny. I dziękuję wam bardzo za to, co robicie. Stawcie suba. Lecimy po stówkę. Jak będzie stówka, to w ogóle już tak odwalimy. Tak, to zobaczycie. Więc zostawcie suba, lecimy dalej. Okej, okay. I tak jak mówiłem, jest ze mną Young Mickey. No, cześć. I Czacha. No siemano. I oni wam troszeczkę więcej opowiedzą o tych skinach, które teraz mają na sobie, czyli o babeczce od klauna i o Garizonie. I to będzie w tym odcinku. I teraz ja wam opowiem o skinie klauna faceta. To jest pierwszy styl. Oczywiście, tak jak mówiłem, te dwa style, które są do tych klaunów, będą na samym końcu. I wam powiem co i jak. Skin ogólnie wygląda spoko. Plecak według mnie troszeczkę jest taki średni, ponieważ jest minimalistyczny, ale jest dziwny. Po prostu dziwny. I zbierak... Z karnetu pasuje do niego, tak samo jak do babeczki klauna. Tu widać. Dokładnie tak. I powiem wam tak, skin jest ładny. Skiny klaunów, jeszcze ze względu na to, że mają inne style, to są naprawdę super. Jeżeli chodzi o Garizona, to jest skin za 800 i według mnie też jest świetny, więc to wszystko mamy w dzisiejszym sklepie. Jest rzadki, no tak, no był raz jak na razie. I taka sprawa, jeżeli chodzi o mój skin. Przy wychylaniu... Sztucer raczej nie zasłania, zobaczcie. Wychylam sobie delikatnie, raczej ta głowa zasłania mniej niż oczywiście Ragnaroka czy innych skinów za 2000, które wiecie, mają jakieś takie stylistycznie wielkie głowy. Ten skin jest spoko, po prostu jest ładny. Jeżeli wam się podoba facet, kupujcie. Jeżeli wam się podoba babeczka, kupujcie. Jeżeli wam się podoba Garizon, no to już jest obowiązkowo kupujcie, bo jest za 800. I przejdziemy do tego, jak chłopaki recenzują swoje skiny, bo teraz mamy zupełnie nowy odcinek, sprawdź zanim kupisz. Dobra, to teraz pora na mnie. Więc tak, babeczka wygląda tak, jak tutaj widzicie. Jak pikujecie, to wygląda tak. Nic nie zasłania ekranu, tylko ten trochę balon irytuje w trakcie gierki. Na przykład zauważyłem, jak byłem na Loot Lake'u, znaczy nie na Loot Lake'u, na basenie, na oazie, to wtedy ci wystawał ten balon i na pewno cię dobije przeciwnik. No i tak wygląda, jak się ma pompę. Daj sutra, Paczul. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Tak wygląda, jak pikujecie ze sztucera. Nic wam nie zasłania, więc superowo. Mi się naprawdę ten skin podoba i polecam go kupić. 1500 zmiana stylów, więc to jest super. No i w sumie chyba tyle mogę wam powiedzieć o tym skinie. To teraz powiem wam więcej. Czacha. Okej, okay, moja kolej. Według mnie ten skin jest bardzo, bardzo, bardzo fajny. I będzie na pewno bardzo rzadki, bo jeżeli wrzucili go w natłoku skinów nowych, które są, że tak powiem, fajną parą do duo kolejną, tak jak to było przy ostatniej nagrywce mojej z Paczolem, jeżeli pamiętacie. Ten skin będzie jednym z rzadszych skinów i myślę, że rzadziej będzie wrzucany. I na pewno jest fajny dla graczy, którzy nie są zbyt bardzo ogarnięci w grze, ponieważ przy pikowaniu nie zasłania kompletnie nic. Nic a nic. Jest fajny zielony, więc kamufluje się na zielonym terenie i gracz, który nie jest ogarnięty dobrze w gierce, jak lubi, że tak powiem, sobie pokampić po krzakach, to będzie dużo trudniej zauważony przez innych graczy, bo z zielenią się stapia idealnie, w szczególności w krzakach.
Tam jest krzak, to sobie od razu sprawdzimy. W krzakach ten zielony beret też jakoś pomaga się skamuflować z tym krzakiem jednak, nie? I w momencie jak ci beret wystaje, to nie idzie się pokapować z daleka, że jesteś graczem. Tyle ode mnie, dzięki. No okej, okay, i teraz widzicie nasze dwa klauny, jak wyglądają w swoich stylach, czyli jak zmienimy im głowę. I to jest taka głowa, wiecie, jak pod pomidorka, troszeczkę większa, po prostu troszeczkę bardziej przeszkadza. I to jest babeczka. To, co jak Mickey ma, to jest babeczka. Powiem szczerze, że jak mnie dojeżdża taka babeczka, to troszeczkę się bardziej boję, bo wygląda naprawdę strasznie, creepy. Facet, to tylko zobaczycie teraz od tyłu, dziwnie wygląda. Jak Mickey, co sądzisz o babeczce od tyłu? No, tak nie podoba mi się trochę. Fajniejsza jest zwykła babka. No, też mi się tak wydaje właśnie, że fajniejsze są bez styli, bez zmiany tej głowy właśnie. A Czacha, co sądzisz jako tutaj obiektywny sędzia? Jako obiektywny sędzia uważam, że mi się to kojarzy z historią klauna z Koszalina, w którym też mieszkałem. W klaunie czy w I jak koszalinie? naj... W Koszalinie, a później w klaunie kappa. Ale najbardziej podoba mi się styl jednak tej babki, bo te zielone włosy bardzo pasują do motywu klauna i kolorystycznie się to fajnie zgrywa z tą czapeczką, a niestety czerwone włosy u faceta się nie zgrywają z tą czapeczką. Babeczka Jest to fajnie wygląda. kolorystyka. Ale ten bugbling jak wystaje, to jest aż przykre. Ale niestety ten balonik też tutaj jest dużym minusem, bo ten balonik jednak no jest bardzo widoczny z tej odległości, jak się porusza ta postać. Pewnie jak się schylisz za jakimś płotkiem czy coś i tak dalej, to No no jest, wystaje balonik, no, jest to jest strasznie, racja. strasznie wystający, więc ten bugbling jest na W ogóle minus te bugblingi są zdecydowanie. takie dziwne, ale sam Nie, powiem tak, to jest... według mnie babeczka, jeżeli chodzi o klauna, jest warta swojej uwagi i warta swojej ceny, więc według mnie babeczkę się opłaca kupić. Facet jest dziwny. Dziwny, bo i stylistycznie z głową nie pasuje, bugbling jest dziwny. I facet jest taki normalny. Po prostu ma tylko inne włosy. Jeżeli chodzi o Garizona, no tak jak mówiłem, 800 V dolce za tego skina, sztos. Kozak totalny. Jak dla mnie, Kwiatki są. to z tego sklepu teraz najbardziej się opłaca to kupić, bo nie dużo ludzi spojrzy na to, szczególnie w szale tych dwóch skinów, więc nadal ten skin będzie rzadki, a myślę, że go nie wrzucą ponownie. No, chyba taka racja. Dobra, i co? I lecimy do bugblingów, bo zawsze chcieliście na tym samym odcinku zobaczyć, jak wyglądają bugblingi z tymi skinami, jak wyglądają bugblingi ze tych skinów z innymi skinami, więc lecimy do tego. To będzie długo trwało, więc jeżeli Wam się to podoba, zapraszam. No okej, mamy swojego skina już z tym naszym tutaj stylem, ale chcemy bugbling, więc patrzymy bugbling na innych skinach i... I co mam wam powiedzieć? No to... Co mam wam powiedzieć? Ten skin jest spoko. Bugbling do tego skina jest spoko, ale do... No może do Miśka. Ale do innych skinów to nie pasuje, totalnie. Może do tego, bo ma fioletowy motyw. Do Miśka też spoko, tutaj absolutnie... No... Nie będzie pasować. Naprawdę nie będzie pasować do skinów ten bugbling, ponieważ... Tu może być taki delikatny kontrast, bo zobaczcie. Jest balonik i jest kruczyca, która jest straszna. Straszna. No nie, no to jest balonik po prostu, to wiecie, no, do jakiego skina on może pasować? Tu? Nie, tu? Nie. No nie, bugbling nie pasuje. Dlatego według mnie lepiej grać te skiny z innymi bugblingami. Zobaczmy może na tych tryhardowych. Taryfiara może być do włosów pasuje. Tutaj... No to już są takie bardzo, takie... Na siłę te baloniki. Okej, pokazałem wam mniej więcej te skiny, bo wiecie, też chcę nie przedłużać. Jeżeli byście chcieli wiedzieć, nie wiem, na przykład jak wygląda z disco specjalistką albo z agentką też nie wygląda dobrze. Ten bugbling jest po prostu zły. Z dziką kartą, skinem, którym też jarałem, ale już nie gram tutaj. No nie, ten bugbling po prostu nie pasuje, więc nie ma chyba sensu przedłużać tego pokazywania. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie wiem jak tam według was, ale okej. Tu jeszcze pokażemy. Może być tutaj, tu, na siłę, do tego skina. Może być. A i co wam jeszcze chciałem powiedzieć? Tak jak wam pokazywaliśmy wcześniej, ten zbierak, Balloon Axe, jest mega, mega identyczny jak do... To jest właśnie Party Parade, styl? Party Parade właściwie chyba. Styl. Więc zobaczymy, a to jest co? Też to samo. Więc mamy zbierak z karnetu, który na początku sezonu jest do stylów tego sezonu. W sensie tych skinów z teraz. Więc naprawdę sztos. Dobra, weźmy drugi bugbling od babeczki i pokażmy jeszcze raz. Na tych skinach... Nie, ten bugbling jest ogólnie... On jest ładny. Ten bugbling jest ładny, ale ten balon, jak wam pokazywałem, Miki, wystaje strasznie za głowy. Nie powinien być grany. Ten bugbling, według mnie. Więc... To jest taka fajna zabawka, po prostu. Taka fajna zabawka, ale nie powinna być grana, według mnie, bo...
Ten balon robi drugą głowę. Czyli co się stanie, jak przeciwnik mi strzeli ze sztucera w głowę? Padnę. Co się stanie, jak przeciwnik mi strzeli ze sztucera w balon? Nie wiem. Raczej balony, raczej bugbingi ogólnie nie przyjmują obrażeń, nie mają hitboxów, ale wiecie, zawsze może się coś zbugować. Jak to robi Fortnite, Fortnite wszystko buguje. No nie, powiem wam tak, że ten bugbing tak samo. Dwa bugbingi słabe, aczkolwiek skiny same w sobie są świetne. Naprawdę, te skiny są świetne. Facet ma fajne włosy, babeczka ma fajne włosy. Według mnie te skiny są sztosem. I teraz tak, zobaczmy babeczkę bez tego, bez stylu, bo styl niepotrzebny. I zobaczmy bugbingi. Może być? O, może być? Okej? Okej? Super? Super? Nie. Okej. W sumie nie, te skrzydła nie pasowały. Jeszcze tutaj to. Nie. O, nie, to pasowało, przepraszam, to pasowało. Dalej, tu nie, skrzydła nie pasują. Nie. Tutaj będzie taki, jak to mówicie, o, gitara pasuje. Tutaj będzie taka chwila, Resident Sleeper, tak jak mówicie, czyli że jest nudno. Po prostu są niektóre osoby z was, rozumiem to doskonale, które chcą obejrzeć wszystkie bugblingi na skinach. Rozumiem to doskonale, bo na przykład ja mam tego bugblinga, a ja mam tego. I czemu on pokazuje te bugblingi, skoro ja ich nie mam? Drugi jest zadowolony, a drugi mówi, czemu on pokazuje te bugblingi, a ja tych nie mam? I ten pierwszy jest zadowolony i wiecie, o co chodzi. Dlatego wam pokażę wszystko, tu pasuje plecak. Pokażę wam wszystko i jak coś będzie pasuje, jak coś będzie fajnego, to po prostu się zatrzymam i powiem, że pasuje, że jest ok. Dobra, to pasowało. To pasowało, jest takie bardziej takie stylistyczne pod to. Nie. Nie, powiem wam szczerze, że to jest typowo specyficzny skin i według mnie pod niego pasują takie śmieszne bugbingi. Na przykład to pasuje. To pasuje do spodni kolorystycznie. Dalej, nie. I teraz jest taka sprawa, że to jest skin, do którego pasują albo bugblingi śmieszne, torcik pasuje, albo nic nie pasuje. Lepiej bez bugblinga chyba grać, poczekajcie, zobaczymy. Bez bugblinga, super skin. Naprawdę. Taki kolorowy, tryhardowy, nie wystający poza obręb naszego hitboxu skin. Bardzo mi się to podoba. I weźmy sobie faceta, też bez stylu, bo te style, powiem wam szczerze, że te style mi się nie podobają, są straszne. Strasznie dziwne. Dobra, i lecimy faceta. Nie. Okej? Okay. Nie, to tarcza nie pasuje ze względu na to, że te balony wystają. Pasuje? Nie. Okej, okay, w takim razie jak wam teraz pokazać debug blingi, no tak jak mówię. Dajcie mi znać w komentarzu, bo ostatnio znowu wróciliśmy do placu ze względu na to, że widzowie się zbulwersowali, że po co ja pokazuję jakąś gierkę, w której w sumie widzimy skina, to pasuje. W sumie widzimy skina, ale to też pasuje, ale no po co nam to, bo 20 minut gierki i tam tylko widzę skina, jakąś głupią gierkę, którą mogę sobie sam zagrać. I dlatego wróciliśmy do placu zabaw, bo wy się zbulwersowaliście jako widzowie. I doceniam to, szanuję wasze zdanie. Dlatego nagrywam na placu zabaw, żeby wam przedstawić skina, pokazać jak to wygląda. Mam nadzieję, że wam się odcinek podoba, gdzie Young Miki i Czacha tłumaczą, jak ten skin wygląda, co oni sądzą o tym skinie i tak dalej. Mam nadzieję, że... O, to pasuje, ale aż dziwne, aż się zdziwiłem. Mam nadzieję, że taki styl wam się podoba. Dajcie znać w komentarzu, co byście poprawili, jeżeli macie jakieś pomysły, komentarze i tak dalej. Zawsze taki komentarz mogę wykorzystać. Jeżeli chodzi o to, co mi najbardziej utkwiło w myśli, to jak napisał Cytrus komentarz, że no nie, no Paczol, po co to robisz? Po co nagrywasz całą gierkę, o skinie Pride nie mówisz? Gierkę możesz wstawić osobno, a sprawdź zanim kupisz, to jest sprawdź zanim kupisz. Więc na tym zostańmy. To ma być sprawdź zanim kupisz, gdzie pokazuję wam skiny? I na tym zostańmy. Jak będą gierki, pójdziemy na gierki, będzie osobny filmik, może będzie jakaś ciekawostka, może coś tam... Pierdolę, ciekawostką. To okej. Okej. To jest sprawdź zanim kupisz, zostajemy na sprawdzeniu skinów. Dziękuję wam bardzo za uwagę, ja się z wami żegnam. Jeżeli wam się spodobało, oczywiście łapka w górę i sub. Pamiętajcie, że lecimy po 100k. Potem przycisk. Który będzie taki giveaway dla widzów, jeżeli chcecie. No to może być dobry pomysł w sumie. Dobra, ja się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo. Na razie.